Siódmy Kongres Przyszłości Warmii i Mazur. Naszym kolejnym gościem siódmego Kongresu Przyszłości w Olsztynie jest pani senator Małgorzata Kopiczko. Dzień dobry, pani senator. Dzień dobry państwu. Pani senator, podczas Kongresu Przyszłości, jak sama nazwa mówi, mówimy o przyszłości naszego regionu, przyszłości Warmii i Mazur. W tym kontekście nie możemy zapominać o seniorach. Naszym zadaniem na przyszłość jako społeczeństwa jest opieka nad seniorami. Rząd troszczy się o seniorów, między innymi poprzez tworzenie klubów seniora. Jak to wygląda w naszym regionie? Nasz rząd stosuje tak naprawdę bardzo szeroką politykę senioralną, związaną z tworzeniem różnych programów skierowanych do seniorów. Jednym z tych programów jest program Senior Plus. To są tak zwane domy dla seniorów, z których mogą korzystać seniorzy od wczesnych godzin porannych do wieczornych, ale też są mniejsze formy jak kluby Senior Plus. Na terenie Mazur i Warmii powstało już bardzo wiele takich domów i klubów Senior Plus. I z tego, co ja mam wiedzę, bo odwiedzam często te kluby i jestem na otwarciach, ale też podczas aktywności seniorów, seniorzy sobie bardzo chwalą te zajęcia, bo to jest możliwość spotkań, wymiany swoich doświadczeń, wiedzy, ale też rozwijania swoich pasji i zainteresowań, bo często są to różne zajęcia informatyczne, zajęcia sportowe, zajęcia kulturalne, edukacyjne. I to naprawdę jest bardzo ważna forma spotkań i cieszy się dużą popularnością. Jest okazja właśnie do wyjścia z domu, do aktywności. Tak, to jest ta okazja do wyjścia z domu i to też przeciwdziałam takiej izolacji społecznej, bo musimy pamiętać o tym, że seniorzy często już w wieku przejścia na emeryturę potrzebują takiego właśnie wsparcia. Wsparcia nie tylko w postaci opieki czy robienia zakupów, takich zwykłych czynności, ale też również rozmowy i bycia w swoim gronie, tak? W gronie rówieśników. Często jest ten moment i czas na to, że można porozmawiać i rozwijać swoje pasje, będąc po prostu ze sobą, rozmawiając o swoich problemach, a jednocześnie nabywając nową wiedzę, nowe umiejętności, chociażby te umiejętności informatyczne, też tak bardzo potrzebne, bo trzeba pamiętać, że dzisiejszy senior to nie jest ten senior z lat chociażby 20, ale po prostu jest to senior, który chce być cały czas potrzebny, aktywny. Nowoczesny, tak. Chociażby tutaj mówiąc, panie redaktorze, o klubach, o domach, to chciałabym jeszcze podkreślić wagę kół gospodyń wiejskich, których na naszym terenie jest naprawdę bardzo dużo i też nasz rząd podjął decyzję o finansowaniu kół gospodyń wiejskich w zależności od ilości w kole tych pań, nie zawsze pań, bo też są mężczyźni, chciałabym zaznaczyć. I to jest piękne, że są właśnie seniorzy w kołach i są osoby młode. I ci seniorzy wspaniale przekazują swoje te umiejętności, które mają i które mają czas przekazać, prawda, podczas tych spotkań. Czy to związane z gotowaniem, czy szyciem, czy zdzierganiem, czy z innymi takimi wspaniałymi aktywnościami. I to naprawdę cieszy i buduje, że my przekazujemy te tradycje, tą kulturę naszą, bo kto to zrobi jak nie seniorzy? To jest ta właśnie integracja międzypokoleniowa, której często brakuje. Wspaniała integracja międzypokoleniowa i tutaj bardzo też cieszę się jako senator, że samorządy na Mazurach, szczególnie moje samorządy, tak pięknie dbają o seniorów, że właśnie powstają te kluby, te domy, ale też powstaje coraz więcej świetlic wiejskich. To jest wielkie wyzwanie przed nami jeszcze na przyszłość, żeby tych świetlic powstawało tak naprawdę, żeby taka świetlica była w każdej małej miejscowości. Bo jak jeżdżę po terenie, mieszkańcy cieszą się ze stacji uzdatniania wody, z nowej drogi, ale cały czas jak gdzieś nie ma świetlicy, mówię pani senator, jeszcze my potrzebujemy świetlicy. Brakuje tego miejsca spotkań. Miejsce spotkań, tak, miejsca spotkań, że mamy coś swojego, to przyjdziemy i tak jak ja mówię, nawet wypić zwykłą herbatkę i porozmawiać, czy przyciście, poplotkować troszeczkę o sytuacji, tak, ja czasami się pośmiać, tak, zwyczajne takie bycie ze sobą. Spędzić czas jest bardzo ważne. Pani senator, skoro mówimy o seniorach, też nie sposób
pominąć tematu finansów seniorów. Ta sytuacja finansowa znacznie się poprawiła, prawda? Tak, znacznie się poprawiła i trzeba o tym powiedzieć, że to wynagrodzenie od 2015 roku, ta najniższa emerytura wzrosła około 80%. Także staramy się systematycznie waloryzować, ale to jest też 13, 14 emerytura. To jest również do 2,5 tysiąca złotych seniorzy nie odprowadzają podatku, a ci z kolei, którzy się decydują na to, że nie przejdą, nie zrezygnują z pracy, prawda, to też również mają emeryturę bez podatku. To są takie formy też zachęty do kontynuowania pracy, ale też, no, tak jak mówię, większe możliwości finansowe, to większa taka stabilizacja, tak? Stabilizacja jest bardzo ważna i poczucie bezpieczeństwa, że jednak no, mam tę dodatkową 13 czy 14 emeryturę, którą mogę sobie przeznaczyć na takie dodatkowe potrzeby, typu wymiana chociażby pralki, czy tak jak rozmawiam, czy lodówki. To są dodatkowe koszty, gdzie seniorzy, które ponoszą, ale również seniorzy cieszą się, że mogą więcej przeznaczyć na swoje wnuki. Tak, to też jest bardzo ważne, że mogą kupić im jakieś ubranko, pójść do kina czy na loty. Wspólnie spędzić czas. Wspólnie spędzić czas, ale jednak troszeczkę też ciesząc się, że są te finanse i że mogą coś też im kupić, bo to zawsze raduje tych młodych przede wszystkim. Dziękuję serdecznie pani senator za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.